Dziękuję za prezentację tego wspaniałego zakładu, który wspaniały jest dzięki temu, że udało się przejść bardzo trudną transformację, bardzo trudny proces zmiany. To dzięki pracownikom, dzięki kierownictwu, dzięki wspólnym ogromnym wysiłkom. Jestem naprawdę pełen podziwu, wszystkim gratuluję, ale cieszę się z tego, bo rośnie polska firma technologiczna o zaawansowanych technologii która jak tutaj powiedział nam pan prezes może konkurować z Niemcami, może konkurować z najlepszymi firmami na świecie. A to ogromny sukces. Bardzo dziękuję panu Marszałkowi, panu Wojewodzie, parlamentarzystom sprawa i sprawiedliwości za zaproszenie tutaj do Nowego Sącza, do Newagu. Nie pierwszy raz zresztą jestem tutaj. Dla mnie tworzenie miejsc pracy, dbałość o każde miejsce pracy jest naprawdę fundamentem polityki gospodarczej a właściwie gospodarczo-społecznej, bo przecież w społeczeństwie tym lepiej się dzieje, im więcej jest miejsc pracy, im lepiej ludzie zarabiają. 17 ponad 17 milionów miejsc pracy, absolutny rekord przedstawiony przez Eurostat. Wbrew wszelkim kasandrycznym przewidywaniom różnych ekonomistów, w szczególności ekonomistów, którzy sprzyjają naszym konkurentom. Nasza polityka społeczna miała doprowadzić do tego, że będzie mniejsza liczba kobiet na rynku pracy, mniejsza liczba w ogóle pracowników. Stało się coś dokładnie odwrotnego. Oni teraz schowali głowę w piasek, jak strusie, ponieważ głupio im się przyznać do tego, co 5, 6, 7 lat temu wieścili, że będzie zapaść na rynku pracy, wielkie bezrobocie, ludzie będą siedzieć w domach, nic nie będą robić ze względu na naszą politykę społeczną. I dziwnego, że dzisiaj gubią się różne te konie, ciągną w inną stronę z tych przywódcy różnych partii opozycyjnych. A ja naprawdę bardzo się cieszę, że nasza polityka społeczna połączona z polityką gospodarczą przyciągania inwestorów, ale także wspierania na różne sposoby przede wszystkim polskich, znakomitych przedsiębiorców, inwestorów, takich jak ten tutaj w Newagu, w Nowym Sączu że ona daje rezultaty. Udział Polaków na rynku pracy przekroczył 70% i przekracza średnią unijną. 70,3% przekracza średnią unijną 68,3%. Drodzy ekonomiści, mainstreamowi, opozycyjni, wszelcy, jak to było kilka lat temu? Co mówiliście wtedy o poziomie zatrudnienia Polaków, o miejscach pracy? Ja doskonale pamiętam, przypomnijcie sobie swoje własne teksty. Dzisiaj przekroczyliśmy najśmielsze oczekiwania. Mamy drugie najniższe bezrobocie. Przed chwilą pan prezes tutaj mówił o zatrudnianiu także osób z Ukrainy, ale przede wszystkim cieszę się, że w nowym sączu jest jeszcze więcej miejsc pracy, a jeszcze mniej bezrobocia niż w średnio w całej Polsce. Czasami mówi się, że jakaś branża czy jakaś firma, jest lokomotywą rozwoju. Więc ja mogę powiedzieć, że ta firma Newak w Nowym Sączu jest dokładnie, dosłownie i w przenośni lokomotywą rozwoju. Gratuluję jeszcze raz wszystkim pracownikom, tym, którzy dzisiaj są, a także tym, którzy już są na emeryturze gdzieś mieszkają w Nowym Sączu, w okolicy, to wy stworzyliście tą firmę Dumę, Polski, Dumę Polski Południowej tego regionu, Małopolski, sądczyzny. Naprawdę. Coś wspaniałego. A ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że zrobimy wszystko i rozmawialiśmy tutaj z kierownictwem, z panem prezesem wcześniej, aby i pomóc w homologacji tych lokomotyw, wzrostu, ale także pomóc po prostu w produkcji. Dobrze, dobrze. Pomóc, pomóc w sprzedaży, w nowych zamówieniach. Im więcej tych nowych zamówień, tym więcej miejsc pracy, tym bardziej wynagrodzenia będą mogły rosnąć. A te koła zębate gospodarki polskiej wtedy będą lepiej ze sobą współpracować i ciągnąć całą gospodarkę do przodu. Także dziękuję bardzo jeszcze raz za zaproszenie. Cieszę się, że mogłem jeszcze raz ten wspaniały zakład, lokomotywę wzrostu gospodarczego tego regionu i całej Polski odwiedzić i będę na pewno robił wszystko, aby Polska mogła jak najwięcej takich pereł polskich gospodarki mieć, wspierać je, wspomagać. Oby jak najwięcej takich wyjechało na tory europejskie, tory, które zresztą my rozwijamy. A warto to wspomnieć, że za SLD zwinięto ponad 2000 torów. Za czasów naszych poprzedników też setki kilometrów, około 200 kilometrów zostało zwiniętych. My już dzisiaj odtworzyliśmy wiele nowych połączeń, a cały krajowy program kolejowy to jest ponad 70 miliardów złotych. To jest infrastruktura, kolejowa infrastruktura, po której, mam nadzieję, będą jeździć polskie lokomotywy, takie jak, ta, jak te tutaj z Nevagu i będą dobrze służyły wszystkim polskim pasażerom, będą służyły po prostu Polakom. Raz jeszcze gratuluję i dziękuję. Ja rozumiem, że mogę dwa zdania? Ależ oczywiście, bardzo proszę, panie prezesie. Panie premierze, Firma, w której jesteśmy, powstała w 1876 roku. Nie mieliśmy jednego dnia przerwy w pracy. Pracujemy codziennie. Nie było czegoś takiego jak tutaj kłopot. Było blisko, chyba, podczas transformacji. Było bardzo blisko, bo, bo ja mogę powiedzieć to wprost. Kupił spółkę człowiek z Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, który swoją karierę skończył w więzieniu. Ale miałem pomysł, jak go pokonać, i to się stało. Natomiast Szanowni Państwo, podczas spotkania przed tutaj tą konferencją prasową z panem premierem poprosiłem o wsparcie to, co tu za nami stoi. Mamy niepowtarzalną okazję, aby ta lokomotywa mogła przejechać z Tesalonik do Gdyni. Ona jest do tego przygotowana. Trzeba tylko ją homologować w trzech krajach. Pan premier wyraził wielkie zainteresowanie i tak jak tu słyszeliście przed momentem, obiecał pomoc. Mówiliśmy również o. Zielonej Kotlinie, w której my mieszkamy, i tutaj w przyszłym tygodniu, i, i pan premier, i, i pan marszałek Terlecki powiedzieli, że jeżeli tylko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska będzie tym zainteresowany, a uważam, że będzie, są wielkie szanse, żebyśmy w nowym sączu przestali oddychać pyłem, smogiem w najbliższych pięciu, sześciu latach. Jest pomysł, wiemy jak to zrobić. I przy wsparciu tutaj, tak jak powiedziałem pana premiera, jestem w tej chwili pewien, że w 2000, potrzebujemy na to 9 lat, czyli w 2032-33 roku będziemy jedną z najczystszych miast w Polsce. Panie premierze, serdecznie dziękuję. Powiem jeszcze jedną rzecz, o której pewnie pierwszy raz mam okazję, żeby mówić do, do mediów ogólnopolskich. Uruchomiliśmy w Nowym Sączu program innowacyjnej ma nauki matematyki. Powołaliśmy do tego fundację NEWAK, która ma w tej chwili pod opieką tysiąc dzieci. Byłem na zajęciach tych dzieci i widziałem, jak dziecko z trzeciej klasy jest w stanie rozwiązać zadanie maturalne. Panie premierze, musimy, musimy to upublicznić, bo nie jesteśmy w niczym gorsi od innych. Po prostu tylko to wykorzystajmy. I to jest najważniejsze zdanie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Prezesie, bardzo dziękuję Panie Premierze. Szanowni Państwo, przejdziemy teraz do zadawania pytań. Bardzo proszę o jedno pytanie od jednej redakcji. Do Państwa dyspozycji jest mikrofon. Dobry, panie premierze, panie... Proszę o przedstawienie się i wskazanie nazwy redakcji. Karolina Ziewiecka, Polsat News. panie premierze jak pan ocenia szansę na to by w przyszłym roku wynagrodzenie minimalne przekroczyło w naszym kraju 4200 zł jeżeli mogę drugie program bardzo, jedno mieszkanie pytanie. plus jaki program zastąpi pani redaktor Fidowany dziękuję program. bardzo jedno pytanie Kolejne nasze programy będziemy pokazywali podczas kolejnych odsłon programowych one będą w czerwcu i we wrześniu dzisiaj zespoły różne nad tym pracują sztab nad tym pracuje co zaś do wynagrodzenia minimalnego, w czerwcu zaprezentujemy po negocjacjach i rozmowach ze związkami wstępną wersję wynagrodzenia minimalnego, a w sierpniu i wrześniu ostateczna kwota zostanie też pokazana wszystkim Polakom. My staramy się, aby wynagrodzenie minimalne rosło szybko, jak najszybciej. Wdrożyliśmy jako Rząd Prawa i Sprawiedliwości minimalne stawki godzinowe. Jednak te analizy i dyskusje, rozmowy cały czas jeszcze teraz trwają. Bardzo dziękuję panie premierze. Bardzo proszę o kolejną redakcję. Dzień dobry, Halina Benzera, TVN24. Panie premierze, do seniorów zostały wysłane listy przez ZUS. Rząd chwaląc się rekordową waloryzacją emerytur nie pisze, że wpływ na to miała również rekordowa inflacja. I proszę powiedzieć, czy właściwym jest wykorzystywanie takiej instytucji, jak ZUS do promocji rządu? Szanowni Państwo, dobrze jest, aby w obliczu nachalnej propagandy płynącej z różnych stron, pokazywać, jak wygląda rzeczywistość. Otóż dla emerytów w tym roku, licząc waloryzację i trzynastkę i czternastkę, pani redaktor i droga redakcja TVN-u, wpłynie około co najmniej 70 miliardów złotych. Proszę sobie policzyć proporcje łącznych wydatków na emerytury i 70 miliardów, to przekracza 20%. Jak wiemy w szczycie nawet, w szczytowym miesiącu inflacja dotknęła około 18%, teraz jest 14, średnioroczna będzie niższa. Czyli kiedy my mówimy, że ona, ta, in, ta waloryzacja, łączne, łączne wypłaty dla emerytów przekraczają znacząco inflację. A Ogromna siła mediów prze, przeciwnych, prawda, no w tym przypadku kłamiących po prostu w żywe, w żywe oczy, mówi, że emeryci otrzymują mniej niż inflacja, niż wzrost inflacji, to jak się przed tym bronić? Tylko komunikacją bezpośrednią. Dlatego dziękuję pani prezes. Gertrudzie Uścińskiej, szefowej zakładu ubezpieczeń społecznych, za to, że tę prawdę stara się przedstawić na najróżniejsze sposoby. I myślę, że ogromna większość Polaków doskonale to zrozumie, a prosta matematyka, prosta kalkulacja potwierdza moje słowa. Bardzo dziękuję panie premierze. Bardzo proszę pan redaktor Sławomir Dobry. Wrona. Panie premierze, Sławomir Wrona, Radio Kraków. Chciałem zapytać o pana oczekiwania odnośnie dzisiejszego spotkania w bbn -ie. Czy oczekuje pan decyzji personalnych, czy komunikatu i wskazania ścieżki, jak zażegnać kryzys pomiędzy cywilnym nadzorem i armią? Dzisiaj Marcin Przydacz w wypowiedzi dla Polskiego Radia wspomniał, że są pewne procedury, ja tu cytat precyzyjny, które w 100% nie zadziałały i to trzeba poprawić tak, Także na poziomie natowskim oczywiście chodzi o kontekst rakiety, która upadła i została odnaleziona koło Bydgoszczy. Szanowni państwo we wszystkich sprawach najpierw warto jest przedstawić właśnie kontekst. Kontekst tego o co pan redaktor zapytał, bo zaraz powiem jeszcze o tym czego głównie dotyczyła narada w BBN. Kontekst jest następujący. Wojna za naszą wschodnią granicą spowodowała, że bardzo często dochodzi do nieprzewidzianych wcześniej zdarzeń, takich jak na przykład dron, który przeleciał nad terytorium Rumunii, Węgier i wylądował w Zagrzebiu, w, który, którego się nikt tam oczywiście nie spodziewał. Albo 150 balonów szpiegowskich i innych o niewiadomym pochodzeniu odkryły Stany Zjednoczone tylko w ostatnich dwóch latach. Bez związku z wojną, bo tam się akurat wojna nie toczy. A więc zobaczmy, w jakim świecie dzisiaj funkcjonujemy. W Mołdawii spadają rakiety. U nas również wcześniej niestety tragiczny wypadek w przewodowie. I to jest kontekst. Jeśli pan minister Przydacz powiedział o pewnych niedoskonałościach proceduralnych, to ja mogę tylko powiedzieć tak, należy je naprawić, tak, oczywiście jeżeli były pewne nieścisłości i niedoskonałości po stronie procedur, należy je poprawić. Ja mam pełne zaufanie zarówno do pana ministra obrony narodowej, premiera Błaszczaka, jak również do wojskowych. I to tyle, jeśli chodzi o ten temat. A główny wątek, który był omawiany dzisiaj na, na razie u pana prezydenta, dotyczył zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie i to jest bardzo ważny szczyt, oby na tym szczycie zapadły ważne, kolejne decyzje dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa flanki wschodniej NATO. Bardzo dziękuję, panie premierze. I chyba jeszcze jedno pytanie, tak, pani redaktor? Tak. Jagienka Michalik z portalu Sądeczanin Info. Panie premierze, ja panu zadam pytanie związane z naszymi sprawami lokalnymi. Ilekroć ważni politycy przed wyborami przyjeżdżają do Nowego Sącza, powtarzają nam, że będziemy mieć szybką drogę z Nowego Sącza do Brzeska. Pan dzisiaj jechał z Krakowa, prawda? Więc wie pan, jak ta droga wygląda? Jest niebezpieczna, wąska, kręta. Słyszymy, że sprawa trafiła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Natomiast obawiamy się takiej sytuacji jak z Beskicką Drogą Integracyjną, gdzie w 2018 roku została wydana decyzja środowiskowa i trwa festiwal odwołań. To samo grozi. Yy, tej inwestycji. Moje pytanie dotyczy możliwości wprowadzenia spec ustawy pytaliśmy o to między innymi naszych posłów, która doprowadziłaby do tego, że nie będziemy mieć takiego paraliżu inwestycyjnego. Dla nas jest to inwestycja związana po prostu z bezpieczeństwem, dlatego że na tej, ludzie, na tej drodze giną ludzie i dochodzi do śmiertelnych wypadków. Czy jest to możliwe? Szanowna pani redaktor, drodzy państwo, a zwłaszcza mieszkańcy sądeczyzny. Po naszej stronie, po stronie rządu zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby zabezpieczyć finansowanie. I to finansowanie zostało zabezpieczone. Jednak według mojej najlepszej wiedzy protesty poszczególnych samorządowców na drodze od Brzeska do Nowego Sącza powodują cały czas opóźnianie tej inwestycji. Po pierwsze mogę zaapelować do nich, aby nie dokonywali tych opóźnień, ponieważ każde odwołanie powoduje dokładnie to, o co pani redaktor zapytała, to znaczy brak drogi, która, która zapewnia większy komfort jazdy, bezpieczeństwo, chroni środowisko lepiej i jest po prostu przyjazna dla ludzi. I ponownie o to apeluję. To, to po pierwsze. A po drugie, wraz z posłami Prawa i Sprawiedliwości rządząca koalicja. Dzisiaj Zjednoczona prawica również podejmie ten temat. Zastanowimy się, co jeszcze robić, zrobić w tym zakresie, aby przekonać samorządowców, czy to aż specustawa jest potrzebna. Nie potrafię, nie mogę odpowiedzieć w tym momencie na to, ponieważ nie chcemy robić tego w konflikcie ze środowiskami lokalnymi. Bardzo mocno apeluję dla wszystkich mieszkańców samorządów na trasie. Od brzeska do Nowego Sącza, aby czy to poprzez lokalne referenda, czy poprzez inne sposoby wypracować kompromis, konsensus. My jesteśmy finansowo, jako rząd, gotowi do pomóc w budowie sądeczanki.